Jako cyfrowy Polsat mamy za sobą rzeczywiście bardzo dobry rok. Nasze przychody wzrosły o 1%. Nasza EBITDA co prawda bardzo nieznacznie spadła o 0,7%, ona wynosi nadal w zaokrągleniu około 3,6 miliarda złotych. To jest w zasadzie wynik zewnętrznych wpływów rynkowych, a konkretnie regulacji Roam Like at Home. Gdybyśmy porównali sobie wyniki roku 2016 i 2017 po oczyszczeniu z dużej bazy w roku 2016 wynikającej z naszych przychodów z piłki nożnej i z wpływu regulacji Roam Like at Home w roku 2017, nasza EBITDA wzrosłaby o trzycyfrową kwotę w milionach. Także generalnie operacyjnie jesteśmy dosyć silni, jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem, co pokazują nasze wyniki. Te wyniki wynikają z naszej bardzo dobrej pozycji w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, z tego ile przychodów mamy z reklam, jaki jest nasz udział rynkowy na rynku telewizyjnym. Wynikają również z bardzo stabilnej pozycji, jeśli chodzi o nasz segment usług świadczonych klientom indywidualnym. Rosną nasze przychody z usługi Smartdom, mamy coraz więcej klientów usług łączonych. My opieramy się w dużej części na doprzedaży usług naszych klientów, dzięki naszym klientom, dzięki temu, że klienci mogą kupować kolejne usługi w prostej ofercie z rabatem, mogą coraz więcej oszczędzać i klienci to doceniają, rośnie nasza baza klientów, którzy korzystają więcej niż z jednej usługi. Jeśli chodzi o nasze strategiczne decyzje dotyczące przyszłości, jak Państwo wiedzą, pod koniec zeszłego roku nabyliśmy kilka kanałów telewizyjnych, które już w tej chwili stanowią część naszej grupy. Nabyliśmy 32% akcji Netia. W tej chwili oczekujemy na zgodę UOKiK-u na przejęcie kontroli nad Netią. Ogłosiliśmy wezwanie na akcję Netia, także czekamy na to, co w najbliższej przyszłości się okaże i wtedy będziemy w stanie podzielić się naszymi szerszymi planami, jeśli chodzi o naszą strategię. Nasza polityka dywidendowa jest niezmienna od półtora roku. Zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy w momencie, kiedy nasz wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem dywidendy jest poniżej 3,2. Jeśli chodzi o dywidendę za rok 2017, zarząd w czerwcu podejmie decyzję o tym, co będzie rekomendował Radzie Nadzorczej.